Witajcie kochani ponownie na naszym kanale. Dzisiaj Hania ze mną i Filipek. Filipek, co ty dostałeś? Ankylozaura przytulankę. A z jakiej okazji? Z Ikei. No z Ikei, ale dlaczego dostałeś ankylozaura? No bo tak. No bo tak, a gdzie ty byłeś dzisiaj? Na szczepieniu. No, i dzielny byłeś czy nie? Aha, tak. No nawet nie zapłakał, naprawdę ja byłam w szoku. No i z tej okazji pojechałam i kupiłam mu ankylozaura przytulankę. Filipek ma już prawie wszystkie te przytulanki z Ikei, duże. Prawda? Jakiego ci brakuje jeszcze? Brontozaura. Brontozaura, on jest taki duży. A jak uzbiera te duże, to powiedział, że chce małe. U nas standardowo suszy się pranie. O, Hani, kupiłam dzisiaj taką paletkę do makijażu. Taką dla dzieci. I ją umalowała się. Pierwszy make-up. Super. No a jutro mamy dzień babci, pojutrze dzień dziadka i dzisiaj też musiałam coś poszukać. Oczywiście zawsze z tym jest problem, bo babcie i dziadusie wszystko mają, prawda? I ciężko im cokolwiek kupić. No ale dla każdej babci w sumie coś innego wybraliśmy i dla jednej babci takie kapcie z napisem Super Babcia, no bo chodzi w kapciach. A dla dziadusia takie kapcie granatowe z napisem Super Dziadek, więc będą nosić albo wsadzą do szafy, nie, Hania? No i jeszcze dla babci takie czekoladki sowy, one są takie kolorowe w środku, takie pralinki i ładnie wyglądają. I co jeszcze tutaj? Dla dziadziusiów też takie o cukiereczki z wódką, fajne, prawda? Dla babci maseczka jedna. O, tatuś idzie. Otworzysz, Hania? Dasz radę? Maseczka, do tego jest taki krem do rąk. W sumie, nie wiem, Botanik firma. Nie wiem, nie znam. Ale chyba dobra, jakaś fajna. Drugi taki niby z aloeskiem. Nie, coś jeszcze? A, i jeszcze takie płatki pod oczy. I jeszcze jedna maseczka taka, o, też przeciwzmarszczkowa. I jeszcze jutro dokupię kwiatuszka. Oj, już. Chciałam takie hiacynty w doniczce, wiecie, co się jeszcze nie rozwinęły. W sumie kupujemy co roku te kwiatuszki. I jeszcze jednej babci taki cytrynki w takim miodzie, nie w miodzie, w takiej zalewie, jakby w takim słoiczku, one ładnie wyglądają. I można do herbatki sobie wrzucić, ale dzisiaj już nie zdążyłam kupić, więc pójdę jutro. No i jutro też będziemy się właśnie wybierać do babci i dziadziusia. I jedna nasza babcia to ma jeszcze tego samego dnia urodziny i imieniny. No i dzień babci razem trzy okazje, więc tak. I co? Zobaczcie, co robiliśmy w ostatnich dniach. W sumie to byliśmy na sankach jeszcze, jak był śnieg, bo teraz już topnieje. Lepiliśmy bałwan, rzucaliśmy się śnieżkami. No topnieje już śnieg, jest taka chlapa, ciapa i w ogóle, ale może jeszcze spadnie w tym roku. Ale wyjeździliśmy się na sankach, w sumie chyba z 5 czy 6 razy byliśmy, może nie w ten mróz, ale naprawdę fajnie, fajnie, że się udało w ferie tak dzieciakom w sumie, dlatego, że nie mogły nigdzie wyjechać, to chociaż śnieg Wam spadł, nie? Hania już wróciła do szkoły, Gabrysia ma jeszcze nauczanie zdalne, no i tak to u nas teraz wygląda. No to właśnie, zobaczcie, co tam robiliśmy. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Co ja chciałam powiedzieć? A, że Gabrysia nagrywa taki swój filmik. Na naszym kanale się pojawi. Bałwan już topnieje. No i zobacz przez okno, czy nasz bałwan topnieje. Nasz, jak on się nazywał? Zostaw to. Pypeć. Nagrywa swój filmik taki, bo zaczęła kupować sobie ubrania w końcu za swoje oszczędności, zamówiła tam trochę rzeczy z Berszki i nagra właśnie taki filmik, gdzie będzie pokazywać, czy te ubrania dobre są na nią, czy nie, czy stylizację pokaże też i no właśnie z tymi ubraniami akurat z Berszki to różnie bywa, a ona nosi jeszcze rozmiar taki 140, 146. Czasami 152. No i niektóre rzeczy były dobre, a niektóre nie, ale to zobaczycie już na jej filmiku. No, także oglądajcie teraz nasz rodzinny taki filmik. Ja, jak byłam w waszym wieku, też lepiłam takie wielkie bałwany. Ogromne! Aż kilka osób toczyliśmy te kule.
A nikt Hani nie chce pomóc. No, no ja nagrywam. Pierwszy bałwan w tym roku. Da się, ale Hania super ci idzie. A teraz w drugą stronę. Nie, 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 zostaw, zostaw, zostaw. Ale połóż jej po prostu, obtoczyć tak, żeby... Bo tam kupa jest z drugiej strony. Żeby śnieg ją przykrył. Psia kupa. Proszę, można toczyć. Dzisiaj się śnieg lepi, bo taka mrzawka trochę pada. I chodniki też już są czarne, więc jechać sankami. Średnio. Najlepiej wychodzić wieczorem, nie? Jak napada śniegu. Bo można jechać po chodnikach i w ogóle. A teraz? Trzeba po trawnikach. Na razie, ale tata ma sam lepić bałwana? Hania, rób drugą kulkę. A Gabrysia trzecią. Z Filipkiem, głowę. Filipek, pomóż tacie kulę toczyć. Filipek, pomóż tacie toczyć wielką kulę na bałwana. Tatuś, lubisz lepić bałwanka? Widzicie, jaki zadowolony? Bardzo lubię. No, Filipek, dasz radę taką kulę ruszyć? Nie? Hania robi drugą, albo nie. Hania robi trzecią, a Gabrysia drugą? Zobacz, tam dalej tocz. Tam, gdzie czysty śnieżek. No, to poczekaj. Gabrysia, nagrywaj. A ja założę rękawiczki. Ale ja nie mam jak nagrywać. Musiałabyś zdjąć rękawiczki. No tatuś nie poradzi sobie sam. Nie da rady. Nie, Gabrysia. O, tak się prezentuje nasz bałwanek. Bardzo oryginalne imię. Filipek. Chodź do bałwanka. Filip. Wymyśl dla niego imię. Jak będzie się nazywał? Ale jak się będzie bałwan nazywał? Pypeć. Pypeć? Musi być Pypeć. Taki duży. Wypadł na sanki, dzień drugi. Dzisiaj jest trochę więcej już ludzi. No i śniegu nie popadało w nocy, więc tak wygląda. Ja myślałam, że wy wjedziecie tutaj tą dziewczynkę. Potem się tak ciężko skręca, bo jest tak ślisko. Ja prawie się poślizgnęłam przez te buty na górce. O, tata jedzie z Filipem. Mama! Oś ty!
Fajnie. Zimno w ręce. Zimno ci w ręce? O, ale gimnastyka. Chcesz się trochę poruszać? Nie, coś zadano. No to koniec na dzisiaj. Nie! Jak to nie? Uwaga! Inna Lusia! Tu nie ma końca! Na 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 na! I na Gabrysie! Przeleciała obok. Na Filipa! Hania, no bo byś go w buzię uderzyła. No nie właśnie. Rzuciła, nie uderzyła. Tatuś tylko ma ludzi, że zimno. Ups! Tum 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 tudum tum tudum. No i już nasz bałwanek popsuty, ktoś mu głowę urwał. No w okresie. Wandale! Nie ma głowy, biedny bałwanek. Pojutrze albo jutro mu odrobimy głowę. Tak, jak jutro będzie jeszcze stał. Szkoda. Tak, szkoda. Nieładnie, prawda? Nie. Nieładnie, że ktoś głowę mu zabrał. Zobaczcie, jak Filipek słodko przytula dinozaura. On tak uwielbia te dinozaury. A to jest taka przytulanka. I on zawsze z jakimś zasypia. Wypad na sanki, dzień trzeci. Dzisiaj, tak jak mówiłam, postanowiliśmy przyjść później. Jesteśmy przed 9, przed 21. I jest puściutko, prawda? I tak bezpiecznie można zjeżdżać sobie. A że dzieci w ferie i tak nie chodzą wcześniej spać, to bez problemu z pół godzinki można sobie poszaleć. Idziemy, Filip, tak? Z mamą będziesz zjeżdżał? Idziemy pod górę. Na samą górę, no? Tak, chodź tutaj. Ja nie widzę teraz przez tą lampę. Górka jest wysoka. Musimy trochę się wspinać, a już jest ślisko. Rękawiczki świecą. Ale naprawdę jest fajnie, bo jest puściutko, prawda? Nie uważa mama, to jest dziura. O, dziura. Wycięto sanki. Ała. Jesteśmy na szczycie. Tak, Gabryśka, Hania. Ciekawe, kiedy przyjdą dziewczyny. Dobra, to zjeżdżamy. Testujemy dzisiaj nowy sprzęt. Ta-da! Jabłuszko! Takie małe, zobaczymy, czy Hanka da radę. Jabłuszko się nie sprawdza. Hania, powiedz, dlaczego jabłuszko się nie sprawdza? Bo ja co chwilę się zatrzymywałam i po drugie to samo mi skręcało. No właśnie. Beznadziejne. Leży sobie teraz. Dziewczyny odważyły się jechać tu ze stromej strony. Zaraz jedziemy, Filip. Zobaczymy tylko, jak dziewczyny tu zjeżdżają. O matko, Hania! Tu jest stromo. Ja tędy bym nie zjechała. I chyba
na leżąco zjechała. Tutaj my nie zjedziemy, synek, nie. Na jabłuszku jedzie? Filipek na jabłuszku jedzie. A tata się już tyle razy wywalił. Mama, a na groszek zjeżdżamy samtąd z Nikolą? No, schodź tatuś, schodź. Nagrasz? Ze trzy razy była gleba i tłumaczy, że buty są wyślizgane. Nagrasz jak tam. Dzisiaj też oczywiście byliśmy na śniegu. To już chyba piąty wypad na sanki. I dzisiaj tak mega mocno sypie. Pięknie było. Były chodniki całe w śniegu. Zresztą sami widzieliście. Znaczy przynajmniej tutaj w naszej miejscowości tak jest, w naszym mieście. Przepięknie. Poszliśmy na górkę, ale tym razem nie wzięłam telefonu i szkoda, bo super, super dzieciaki się bawiły. Już zjeżdżały z tej stromej górki, bo wszyscy się tam właściwie przerzucili. I byliśmy o godzinie 9:00. I też było bardzo dużo ludzi, mimo właśnie, że to ta godzina. Jeszcze tam dużo ludzi zostało. My już wróciliśmy, bo zmarzliśmy, bo trochę też wiatr wieje i mrozek łapie. Ale no naprawdę dzisiaj było chyba najfajniej z tych wszystkich dni. Prawda, Filipek? Fajnie było dzisiaj. Filip to szalał na jabłuszku, zjeżdżał też z takiej stromej górki. Taką miał radochę. No żałuję, że nie wzięłam telefonu, ale no trudno. Może jeszcze jutro się uda wyjść i nagrać. Jak się bawią na śniegu, ale myślę, że... Ale było dzisiaj super! Tak, myślę, że jutro... Bo chodniki nie były odśnieżone. No już mówiłam, tylko boję się, że jutro już będą niestety odśnieżone chodniki albo czymś posypią, mimo że niedziela jutro jest. No może w niedzielę nie będą, chociaż... Nie wiem, ja jestem potergana teraz, bo miałam pod kurtką. No właśnie. Ale tak, mam nadzieję, że wy też byliście, korzystacie z ferii ostatnich dni. No. Byliśmy o 21:00, a tyle ludzi, że no... Filip zjeżdżał z boku górki. No, tam gdzie stromo. Gabi, a ja ją omijałam lód. Co, omijałeś lód? Nie, naprawdę, no dzisiaj było ekstra. Mam nadzieję, że jutro też będzie fajnie. O hej, że będzie mniej ludzi. Zobaczcie, jakie mamy kolorki. Ja to może nie, ale dziewczyny, jaka czerwona Hania tu, buźka. Teraz jakieś, nie wiem, kakaoko ciepłe. Ja to herbatkę sobie zrobię z miodem. Ja też. Ten, no. Chociaż pijałam już wcześniej przed sankami, ale... Mama, zimno mi było, to robić kakao. Robiliśmy aniołki w śniegu. No, bo była, mówię, nic bo nie nagrałam, a dzisiaj tyle było... Tyle śniegu. A dzisiaj było najfajniej. Tyle śniegu, jak mama. Na razie. I ostatnie dni ferii, więc korzystamy. Wy też korzystajcie, bo coś słyszałam, że już w przyszłym tygodniu ma być na plusie, więc cały śnieg stopnieje. Ja słyszałam, że ma być na minusie. Nie wiem, że śnieg stopnieje. Nie chcesz, żeby śnieg stopniał? Nie. Nie. Lubisz zimę? Mhm. Ja wolę lato, ale zima też jest okej. Bo jest śnieg. Ale szkoda, bo... Ja jednak lubię, że jest lato. Lubisz jednak lato? A dlaczego lubisz lato? No bo zaś chciałam pojechać do parku dinozaurów i do zakrowej nad morze. Aha, no. Możesz się kąpać, pojedziemy. Tak? Nad morzem mogę się kąpać. No i w basenie. Ale zimą możesz zjeżdżać na sankach. Więc no i to jest fajne. Ile być bałwana. Nie, tylko trzy podmiary parku dinozaurów nad morzem za sobą. Super! Jestem w Ikei i wybieram dinozaura dla Filipka, bo był dzisiaj na szczepieniu bardzo dzielny, więc mu się należy i on sobie wybrał takiego ankylozaura i jeszcze będzie mi brakować tylko tego dużego, nie diplodoka, brontozaura, ale to już innym razem, także biorę. Tak jest. Bierzemy tego. A zobaczcie, u nas jeszcze choineczka jest ubrana. Ciekawe, czy u kogoś jeszcze jest, czy tylko u nas. Ale po prostu, no jest śnieg, mrozu już może nie ma, chyba że w nocy. Ale czekamy, żeby ją wkopać na działkę i trochę już się nam sypie. Podlewamy ją, co prawda, ale może jutro ją będzie można już na balkon wynieść, bo te mrozy puszczają, więc na balkonie będzie jej lepiej.
bo chcielibyśmy ją właśnie na działeczce mieć i miejmy nadzieję, że się przyjmie. Ale już tak, już najwyższy czas ją rozebrać. Świąteczne dekoracje już są w sumie w większości pochowane. Dziewczyn, coś tam jeszcze jest? U was w pokoju świątecznego chyba choinka na biurku Gabrysi, nie? Więc też trzeba ją sprzątnąć. Także przedłużyliśmy sobie trochę klimat świąteczny. A miała być rozebrana zaraz po Nowym Roku. I tyle. Ale tak się nie stało. Ale tak się nie stało. I na dzisiaj to już wszystko. U nas krzyki. Fajnie, tak. Tak jest na co dzień. Jakaś kroska wyskoczyła, fajnie. Dajcie znać, czy filmik się podobał. Łapką w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło. Serduszko. Nie pokażę, bo nie mam jak. Serduszko. O! Do zobaczenia, pa, pa.